czyli układanie programów pielęgnacyjnych skóry. Na początek jednak zastanowimy się, od czego zacząć, jeżeli chcemy układać dobre programy pielęgnacyjne dla naszej cery. Pierwszy bardzo ważny punkt to to, żeby zrozumieć budowę i funkcję skóry. Nasza skóra składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej oraz tkanki podskórnej. Tkanka podskórna to jest ta część, która jest najgłębiej położona w skórze i tam znajdują się wszelkiego rodzaju substancje odżywcze dla naszej skóry. Kolejna środkowa warstwa to skóra właściwa, czyli miejsce, gdzie znajdują się naczynia krwionośne, nerwy, ale również gruczoły potowe czy łojowe. No i naskórek to jest ta najbardziej zewnętrzna warstwa, która kontaktuje się z środowiskiem zewnętrznym. To na tej warstwie skupiają się wszelkiego rodzaju programy pielęgnacyjne i również kosmetyka twarzy. Pamiętajcie, że jest to bardzo ważna informacja, dlatego że wszelkie substancje zawarte w kosmetykach mają szansę przedostać się właśnie przez skórę do jej głębszych warstw tylko wtedy, kiedy mają odpowiednią wielkość cząsteczek. W związku z czym niektóre z tych substancji zawartych w kremach po prostu w głębsze warstwy skóry nie przenikają. Bardzo ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy ułożyć dobry program pielęgnacyjny skóry, to wybranie się na badanie skóry specjalistycznym urządzeniem do analizy skóry twarzy. To badanie pozwoli prześwietlić warstwy skóry i dowiedzieć się, jaki tak naprawdę mamy typ cery. Bo pamiętajcie, że określanie tego typu cery na oko to jest taka troszeczkę droga, która może stać się dla nas bardzo niebezpieczna ze względu na to, że jeżeli źle określimy ten rodzaj skóry, jaki mamy, może dojść do sytuacji, że będziemy używały niewłaściwego kosmetyku. I ten kosmetyk spowoduje oczywiście poważne zmiany na naszej skórze. Nie zawsze oczywiście korzystne. Kolejna bardzo ważna rzecz, jeżeli układamy program pielęgnacyjny naszej skóry, to dobór kosmetyku. Często zdarza się, że jest to dobór kosmetyku na zasadzie doradztwa od koleżanki. Nie popieram tej metody, ze względu na to, że koleżanka, która może mieć skórę suchą, ale tu zaznaczam może, podobnie jak my, może poradzić nam również kosmetyk, który niekoniecznie w składzie będzie dobry dla naszej cery. I tu rozpocznie się szereg problemów. Jeszcze kolejną metodą jest takie wybieranie kosmetyku na zasadzie sugerowania się tym, co napisał producent na etykiecie. A więc często panie w wieku 40+, 50+, w wieku dojrzałym starają się wybrać kosmetyk, na przykład czytając, że właśnie na etykiecie znajduje się opis 40-50+. Może być to mylne, bo jeżeli taka pani ma nadal skórę mieszaną, a zdarzać się to może bardzo często, wybierze kosmetyk o bardzo bogatej konsystencji, który doprowadzi do tego, że zapcha tylko jej pory skóry i spowoduje dużo problemów. Kolejną taką metodą, która nie jest za bardzo przeze mnie polecana, to metoda nakładania byle jakiego kosmetyku, który po prostu wpadł nam w ręce. Jest to metoda, którą oczywiście też możemy narobić sobie dużo problemów na skórze, ponieważ kosmetyk, który wybierzemy, może zawierać na przykład niebezpieczne substancje, które nas uczulą. I wtedy oczywiście będzie trzeba szybko udać się po pomoc. Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeśli wybierasz się po dobór kosmetyku do jakiejkolwiek drogerii, pamiętaj, żeby zwrócić uwagę właśnie na skład kosmetyku. To jest podstawa, jeżeli chcesz dobrać dobry kosmetyk dla swojej skóry. Oczywiście najpierw dobrze by było wykonać badanie skóry, które określi, jaką tak naprawdę masz cerę, a nie określi to na oko. Myślę, że bardzo ważnym elementem w układaniu programów pielęgnacyjnych skóry jest również odpowiednia dieta i suplementacja.
I to jest tak naprawdę podstawa. Bez odpowiedniej diety i suplementacji pielęgnacja skóry może mało dać i może przynieść efekt tylko na krótki czas. Pamiętaj, że Twój organizm to jest jedna duża komórka tak naprawdę, w związku z czym wszystko, co dzieje się w Twoim organizmie, ma efekt na skórze. Dziękuję bardzo i zapraszam do odsłuchiwania filmów na temat pielęgnacji skóry.